Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego, oczywiście były wicepremier, były minister finansów, a tematem naszej rozmowy będą procesy globalizacyjne, ale też wątek deglobalizacji. Panie profesorze, może na wstępie zapytam, jaka jest teraz sytuacja, to znaczy na jakim etapie, w jakim momencie tych procesów globalizacyjnych światowych jesteśmy? Myślę, że ten moment można nazwać dużym znakiem zapytania, dlatego że globalizacja miała już trudności przed samą pandemią koronawirusa, a więc powiedzmy sobie w drugiej dekadzie tego wieku. Niektórzy ogłaszali już jej koniec. Kilka miesięcy temu, już jak zaatakował nas wirus, bardzo wpływowym tygodniku brytyjsko-amerykańskim, chyba najbardziej opiniotwórczym, The Economist, pojawiła się cover story, historia okładkowa zapowiadająca śmierć globalizacji, ale z pewnością przedwcześnie. Ja cały czas twierdzę i pandemia koronawirusa z wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami także dla globalizacji, moim zdaniem nie jest w stanie odwrócić procesu globalizacji. Dla mnie globalizacja jest procesem nieodwracalnym, przy czym, no, jako człowiek nauki definiuję pojęcia, którymi się posługuję, żeby była jasność, że my mówimy o tym samym. Globalizacja ma wiele, ma różne oblicza, no ale jeśli dyskutujemy przede wszystkim z pozycji ekonomicznych, to może przypomnijmy definicję globalizacji. Ja jej nie zmieniam od 2 dekad, od 20 lat. Przez globalizację rozumiem długotrwały, historyczny, dłuższy niż nasze życie i spontaniczny, by nie rzec chaotyczny proces liberalizacji oraz integracji dotychczas w pewnym stopniu w odosobnieniu funkcjonujących rynków gospodarek narodowych w jeden współzależny, ogólnoświatowy, globalny układ wewnętrznie sprzężony. To, co się dzieje tu to może być Polska albo Brazylia czy Filipiny, zależy od tego, co się dzieje tam to może być Australia, Kanada albo Egipt i powoduje coś jeszcze gdzie indziej. I to może być Południowa Afryka, Finlandia albo Arabia Saudyjska, więc te związki się zmieniają. To jest in statu nascendi. Jutro nie będzie takie, jak było wczoraj. Rok 2021 nie będzie taki, jak 2019 i trzecia dekada. Z pewnością nie będzie taka, jak druga, ale z lotu ptaka, z perspektywy historycznej, tak zdefiniowana globalizacja jest tak potężną siłą, przede wszystkim ekonomiczną, ze względu na znaczenie łańcuchów podażowo-zaopatrzeniowych, ze względu na znaczenie handlu, choć nie zawsze, nie wszędzie dostatecznie zderegulowanego, dostatecznie wolnego. I ze względów kulturowych, to, że my lubimy teraz, niestety nie za bardzo możemy podróżować, że eksplodowała turystyka, że staliśmy się obywatelami tego, jak go nazwałem w jednej ze swoich książek, wędrującego świata. Ale to jest wielki znak zapytania, do którego stawia się mniejsze znaki zapytania, albo przynosi je tak zwane życie, w tym tok procesów i zjawisk gospodarczych, albo politycy na czele z tymi najbardziej wpływowymi, takimi jak po złej stronie, na pewno po złej stronie, prezydent Donald Trump, który jest ideologicznym wrogiem, przeciwnikiem globalizacji. Wydaje mi się, że on nie rozumie jej sensu i znaczenia także dla sukcesów amerykańskiej przedsiębiorczości i pozytywnymi tak różnego typu, jak funkcjonujący w warunkach liberalnej demokracji prezydent Francji Macron, czy też funkcjonujący w warunkach autorytaryzmu merytokratycznego, jednakże prezydent przywódca chiński Xi Jinping, jeden i drugi na różny sposób, ale podchodzą twórczo do globalizacji, rozumiejąc, że żeby ona wyszła w miarę obronną ręką z tego zawirowania, z tego czasu chaosu, jak to określam, to musi być bardziej inkluzywna. To musi bardziej być poszukiwanie czegoś, co nie będzie światową, ogólnoświatową, społeczną gospodarką rynkową. To dało się zrobić, stworzyć w państwach nordyckich, w Skandynawii, w jakimś stopniu na jednym krańcu tej mapy w Kanadzie, na drugim
w Nowej Zelandii. Tego się nie da stworzyć w świecie, ale trzeba nasycać tę globalizację inkluzywnością, włączać coraz to więcej grup społeczno-zawodowych do dzielenia się owocami rosnącej wskutek globalizacji wydajności pracy i szybszego rozwoju niż w alternatywnej sytuacji braku globalizacji. Wobec tego deglobalizacja z pewnością byłaby czynnikiem antyrozwojowym i trzeba się temu intelektualnie i politycznie przeciwstawiać. Republico Mundiale Bono, powiedziałbym. Z tego, co rozumiem, to wspomina Pan oczywiście o tych najważniejszych przywódcach, o przywódcy amerykańskim, o przywódcy chińskim. No, sytuacja jest taka, że wydaje się właśnie, że Ameryce już, konkretnie Stanom Zjednoczonym, nieco ta globalizacja przestała się podobać, natomiast Chińczycy rzeczywiście są teraz, bym powiedział, piewcą globalizacji. I w swojej ostatniej książce, zresztą ja tutaj mam nawet egzemplarz, pokażę może, czyli zatytułowanej Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki, napisał pan, ja sobie tu wynotowałem, że w trakcie kilku minionych dekad nikt tak dobrze jak Chiny nie wykorzystał globalizacji do własnego rozwoju. Czyli co, teraz się sytuacja zamieniła, że USA są w kontrze do globalizacji, a Chińczycy za? To jest paradoks dla wielu z nas, dlatego że no my też w Polsce, hołubiąc sobie liberalną demokrację, to pojęcie też trzeba by dobrze zdefiniować, czy to, co jest w Stanach Zjednoczonych, przy takiej dozie manipulacji opinią publiczną, przy tak brudnej kampanii prezydenckiej, przy tak wielkim zaangażowaniu grup nacisku, lobby i roli pieniądza w wyborach, to jeszcze jest liberalna demokracja, którą powinniśmy lansować i sugerować do naśladowania innym, czy już nie jest. No na pewno jest to demokracja i na pewno Chiny to jest system niedemokratyczny i na pewno z punktu widzenia wzrostu i szerzej rozwoju społeczno-gospodarczego sukces chiński jest największy w dziejach ludzkości, bo coś takiego nie zdarzyło się na taką skalę. Jednak jest ich 1 400 000 000 nigdy wcześniej i już się na podobną skalę nie zdarzy nigdy w przyszłości. No bo co by to mogło oznaczać? Gdzie my mamy nawet jeszcze nie aż tyle, 1 400 000 000 ludzi? Mamy 1 300 000 w Indiach, które sobie nieźle w miarę, ale gorzej niż Chiny radziły przed pandemią. Obecnie są zdecydowanie mocniej dotknięci tą pandemią niż Chińczycy, albo bardzo dynamicznym demograficznie, ludnościowo, wciąż nieekonomicznym kontynencie w Afryce, gdzie już za kilka lat będzie 1 400 000 000 ludzi. Otóż, żeby w ciągu jednego pokolenia zwiększyć kilkunastokrotnie wciąż ten najważniejszy miernik makroekonomiczny, produkt krajowy brutto, to trzeba by zużyć do tego tyle energii, materiałów i surowców, ile mniej więcej zużywali Chińczycy na swojej ścieżce przyspieszonego wzrostu. Ktoś powie, że no może trochę mniej, bo jednak są pewne materiały i energooszczędne skutki nieustannie trwającego postępu technicznego i technologicznego, ale na to zabrakłoby surowców i materiałów na świecie. Bo z tego, choćby tylko z tego względu, ograniczenia ekologicznego, które trzeba wprowadzić do rachunku, do wzoru na rozwój społeczno-gospodarczy w przyszłości, chińskiego sukcesu nie da się powtórzyć. I teraz paradoksalnie dla wielu z nas, dla ludzi mediów, dla ludzi biznesu, na pewno dla polityki, ale także dla wielu ekonomistów, trzeba to przyznać, że zdecydowanie bardziej sprzyjają sensownej globalizacji i racjonalizacji, zwiększenia dozy inkluzywności w tejże globalizacji. Tak zwane komunistyczne Chiny, mówię tak zwane komunistyczne, bo co to za komunizm, nazywam ten system, który tam został stworzony, który powstał chinizmem, chinizmem. To nie jest ani kapitalizm państwowy, to nie jest ani socjalizm rynkowy. To jest zupełnie inny system, to jest inny ustrój. Trzeba wyjść z tej antynomii czy ostrej alternatywy. Albo kapitalizm, albo socjalizm, czy komunizm, bo może być coś innego. Chińczycy to udowodnili. I oni się opowiadają za globalizacją, choćby właśnie z tego względu, który pan rektor wspomniał. Nikt tak na taką skalę nie potrafił wykorzystać globalizacji dla swojego rozwoju jak oni, co nie oznacza, że Amerykanie nie wykorzystywali tego na inny sposób, albo my w Polsce, ale nie aż z taką dozą powodzenia i sukcesu jak Chińczycy. I dzisiaj ci Chińczycy, to państwo autokratyczne, którego to kraju system polityczny wielu z nas się nie podoba, budzi pewne albo poważniejsze niż pewne
wątpliwości, zastrzeżenia, a niekiedy wręcz oskarżenia, no on jest rzecznikiem tego, na czym nam, ludziom myślącym prorozwojowo, zorientowanym społecznie, opowiadającym się za otwarciem, liberalizacją, wolnym handlem, przepływami kapitałowymi, za tolerancją w sensie gospodarczym. Chiny się za tym opowiadają, a Stany Zjednoczone, no cóż, zostało nam równo 4 tygodnie do wyborów amerykańskich. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, także ze względu na uwikłania już bezpośrednio osobiście w COVID-19 samego obecnego prezydenta USA. Ja mu życzę, żeby wrócił do jak najszybciej do jak najlepszego zdrowia, ale także życzę jemu, bo nam życzę, żeby on przegrał te wybory prezydenckie, dlatego że Trumponomika, i to mówię przecież nie tylko ja, bo nawet ten wspomniany The Economist, jest bardzo poważnym zagrożeniem dla kontynuacji globalizacji i dla jej racjonalizacji, i dla jej większej dozy inkluzywności. Trump jest zwolennikiem unilateralizmu, protekcjonizmu. On ma, zgłasza przejawy zachowania rasistowskie, powiedziałbym wręcz ksenofobiczne i szowinistyczne, a ponadto na gruncie ekonomicznym zachowuje się no zgoła irracjonalnie, co także powie wielu wybitnych ekonomistów amerykańskich. On nie ma poparcia znaczącego tego środowiska, choć to też zależy, kto co czyta i kto co ogląda. Jeśli ktoś jest zapatrzony w telewizję Fox, no to wydaje mu się, że Trump ma wielkie poparcie. Jeśli ktoś raczej ogląda CNN, to uważa, że on tych wyborów nie ma szans wygrać. Jak będzie, zobaczymy za 4 tygodnie. To jest pewnego punktu widzenia, powiedziałby dyplomata, wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych i nam, ktokolwiek to my nie bylibyśmy, czy to w Japonii, czy w Korei Południowej, czy to w Maroko, czy ja wiem, w Niemczech, nic do tego. Natomiast tak, nam wiele do tego, dlatego że to kto i jak rządzi Stanami Zjednoczonymi, kto i jak prowadzi tam politykę gospodarczą, ma konsekwencje, implikacje dla gospodarki, dla sytuacji światowej. Tak jak powiedziałem, od tego, co się dzieje tam, zależy, co się dzieje tu. Te sprzężenia są bardzo ważne. I dlatego trzeba przyglądać się bardzo krytycznie, ale twórczo. Nie krytykancko, że nie tak, tylko jeśli nie tak, to jak? I temu, co i jak się dzieje w Chinach, i temu, co i jak się dzieje w USA. Jeśli pan redaktor mówi, że wspomniałem niektórych przywódców, nawiązując do amerykańskiego i chińskiego, co będzie w USA, jeśli chodzi o przywództwo, nie wiemy. Co będzie w Chinach, to wiemy i to pewnie nawet dłużej niż obecna kadencja, ze względu na to, że jeszcze żadnych decyzji ostatecznych nie podjęto, ale stworzono mechanizm umożliwiający to, że na czele partii i państwa chińskiego będzie stał obecny przywódca Xi Jinping dłużej niż do końca obecnej drugiej kadencji. Ale ja pokładam pewną nadzieję w G20. My jako Polska w G20 nie jesteśmy, ale części tak, bo G20 to jest G43, to jest 19 państw plus Unia Europejska, która liczy 27 członków i w którym Polska no, oby była ważniejszym także politycznie i ekonomicznie uczestnikiem, członkiem. Jak ważni będziemy ekonomicznie, to zależy od tego, jak będziemy sterować procesami rozwoju przyszłości, jak będzie ewoluowała, aby rozkwitała polska przedsiębiorczość. Jaka będzie nasza pozycja polityczna w Unii Europejskiej, to z kolei zależy od polskiej klasy politycznej, od jakości naszego przywództwa. I z tego punktu widzenia raczej mam wiele uwag krytycznych. Uważam, że nie do końca wykorzystujemy tę historyczną szansę, jaką dało nam członkostwo w Unii Europejskiej nad przystąpieniem, do którego też tak bardzo, bardzo pracowałem, będąc ostatnim razem, po raz czwarty wicepremierem, ministrem finansów, i sądzę, że weszliśmy do tej Unii Europejskiej 13 lat temu na możliwie najlepszych warunkach, jakie wtedy można było wykorzystać. Natomiast czy teraz w możliwie najlepszy sposób wykorzystujemy to, że jesteśmy członkiem, także do tego, żeby w większym stopniu nasz głos liczył się na światowej scenie politycznej, mam pewne wątpliwości. Ale gdyby obok tandemu bardzo mocnego, bardzo wpływowego, no wymieńmy to nazwisko, Angela Merkel, no i Macron, pojawiał się częściej polski przywódca, sądzę, że bardziej polski premier niż polski prezydent, zważywszy na to, kto ma realnie ile do powiedzenia w naszym mechanizmie gospodarczo-politycznym, to może i ten głos Unii Europejskiej nieco bardziej by się liczył. A przyszłość świata będzie rozgrywana w wielokącie G20, czyli G43 de facto,
ma gigantyczne znaczenie, ale tam oprócz tych potęg Unii Europejskiej, w tym Francji, Niemiec, Włoch, ale także już poza Unią Wielkiej Brytanii, wspomnianych Chin i Stanów Zjednoczonych, są także Indie, Japonia, Korea, Australia, Argentyna, Turcja, Arabia Saudyjska, Kanada. To jest forum. No ale jak się oni nawet spotkają, to oczywiście wszyscy patrzą, a co powie, albo jakiego tweeta wyśle tenże Trump, albo jak mu to zareaguje, najczęściej spokojnie, merytorycznie, choć nie każdy daje wiarę słowom, bo co innego słowa w dyplomacji, co innego słowa w polityce, a co innego autentyczne intencje i czyny. Ale o ile na przykład dzisiaj pańscy koledzy po fachu wypominają bezlitośnie prezydentowi USA, że jest największym kłamcą na scenie politycznej prezydenckiej w dziejach Stanów Zjednoczonych i liczą jego kłamstwa publiczne już na kilkanaście tysięcy, to nie można tego powiedzieć o prezydencie Xi. On najwyżej czegoś nie powie i można podejrzewać o to, że myśli inaczej niż mówi, ale ich propaganda z kolei budzi cały szereg innych zastrzeżeń, gdyż są pewne elementy kultu przywódcy w Chinach, co ja sądzę, ani dobrze nie będzie służyło temu przywódcy, ani Chinom, ani sprawom globalizacji. Natomiast przywódcy są nam, panie redaktorze, potrzebni. Warunkiem wstępnym, szansą, jest to, żeby mieć, ostatnie zdanie, wizję, a nie iluzję. Teraz, żeby mieć wynikającą z tej wizji strategię, długofalowy plan działań, jak się rzeczywistość ma zmieniać, a potem, żeby mieć przywódców, czy przywództwo, ono może być zinstytucjonalizowane, to przywództwo to może być partia, ruch społeczno-polityczny, ugrupowanie albo osoba, wybitny polityk, mąż stanu. Więc nam potrzeba jak najwięcej wysokiej klasy mężów stanu na tym wędrującym świecie, a jak najmniej marnych politykierów. A jak marny politykier staje na czele najważniejszego, najpotężniejszego państwa świata, tak jak to jest w ciągu ostatnich 4 lat w Stanach Zjednoczonych, oby ten okres jak najszybciej minął. A panie profesorze, wracając do tych skutków globalizacji, no de facto do cięcia łańcuchów dostaw, ja słyszałem już od wielu ekspertów, że no praktycznie w pierwszym rzędzie przejawia się to cięcie łańcuchów dostaw nowych technologii. Myśląc o nowych technologiach, można na pewno myśleć o technologii 5G, o sieci 5G. Czy my nie mamy właśnie takiego przejawu cięcia tych łańcuchów dostaw przez Amerykanów właśnie u nas w kraju i właściwie jak nasz rząd, który wydaje mi się do tej pory tak się trochę wije jak piskorz, to jak powinien wybrnąć z tego pierwszego klinczu, z tego pierwszego starcia? Nasz rząd zachowuje się w miarę rozsądnie, bo nie ulega całkowicie bardzo mocnym naciskom amerykańskim, dyplomatycznym, politycznym, niekiedy uciekającym się do szantażu. Bo czymże, jak nie szantażem, jest oświadczenie władzom polskim, że jeśli zdecydujecie się na technologię 5G od Huawei, chińskiej firmy, to nie będzie stacjonowania amerykańskiej armii w Polsce. Ja osobiście uważam, że to jest absolutnie błędne posunięcie, bardzo błędne posunięcie ściągania amerykańskiej ziemi na polską, amerykańskiej armii na polską ziemię i oczywiście jeszcze płacenie za to Sowieci Amerykanom. Na tym zyskują bardzo nieliczne grupy interesów w Polsce, ale trudno się temu przeciwstawić ze względu na pewną atmosferę polityczną, którą w Polsce także przy pomocy mediów i dyskursu publicznego ostatnio wytworzono. Wobec tego Polska nie bierze 5G, nie bierze Huawei do 5G, ale podobny szantaż Amerykanie zastosowali wobec Brytyjczyków, swojego najważniejszego sojusznika i gospodarczego, i politycznego, i militarnego, mówiąc, że jeśli wezmą Huawei na 5G, to nie dostaną nowej generacji amerykańskich myśliwców, albo na przykład Włochom i innemu ważnemu członkowi G20 i NATO, któremu powiedziano, że jeśli skorzystacie z Huawei, to zostaniecie wykluczeni z udziału w dzieleniu informacji wywiadowczych w ramach NATO. A więc to są elementy, no można powiedzieć językiem eleganckim, warunkowania pewnych zachowań albo transakcji wiązanych, albo można powiedzieć językiem nieekonomicznym, że to jest po prostu polityczny szantaż i teraz albo się jemu ulega, albo nie. Polska jest słabym graczem.
Dyplomacja nasza jest bardzo słaba. Jesteśmy niestety zbyt usłużnie ustawieni wobec nowego Big Brothera, Wielkiego Brata, czyli Stanów Zjednoczonych, i ulegamy temu, ale na przykład Niemcy nie, ale na przykład Francuzi nie, ale na przykład poza Unią Europejską, ale w NATO, i to jest dość ważny jego członek, Turcja nie, a więc są różne możliwości odpowiedzi na to. Ja dzisiaj patrzę do przodu, no, staram się wydłużać ścieżkę czasową, ale jak już powiedziałem, bardzo wiele zależy od tego, jak się zachowa głosująca część społeczeństwa narodu amerykańskiego za 4 tygodnie. Bo jeśli dojdzie odpukać do reelekcji Trumpa, to mamy bardzo paskudne 4 lata przed sobą, gdzie trudno będzie mówić o nieodwracalności globalizacji i utwierdzać siebie i innych w tym przekonaniu. Trzeba będzie mówić, zaciskamy zęby, robimy swoje, wiosłujemy pod górkę, rozsądek zwycięży. Ale jeśli pan mówi o łańcuchach zaopatrzeniowo-produkcyjnych, to proszę pamiętać, że istotna część tych protekcjonistycznych, unilateralnych, antywolnościowo-handlowych posunięć tramponomiki obecnej administracji Białego Domu, ona godzi w interesy amerykańskiego przemysłu high-tech bardzo wielu firm. Oni nie są razem z Białym Domem w tych sprawach i próbują się do tego dostosować, no bo starają się działać, muszą działać w ramach regulacji, a regulacje są po stronie prezydenta i amerykańskiego parlamentu, gdzie republikanie, którzy mają swego lokatora w Białym Domu, mają wciąż większość. Zobaczymy także nie tylko, kto będzie prezydentem USA w wyborach za 4 tygodnie, ale czy Senat, czy republikanie utrzymają większość senacką i czy demokraci utrzymają większość w Izbie Reprezentantów. Ale jeśli do władzy dojdzie prezydent, obecny kontender Joe Biden, to z pewnością będzie mu bardzo trudno to zrobić, bardzo trudno, ale stopniowo będzie słabła sinofobia. Dzisiaj USA opowiadać się za dobrymi stosunkami pragmatycznymi, handlowymi, wymianą studentów, kulturową, z Chinami, to jest trochę tak jak w Polsce wołać o poprawę stosunków z Rosją, nad którymi to stosunkami, no jednak ciąży bardzo mocno rusofobia rozwinięta w ciągu ostatnich kilkunastu lat, powiedziałbym bardziej ze względów historycznych, ideologicznych i politycznych niż merytorycznych i ekonomicznych. My nie mamy żadnych ekonomicznych interesów w tym, żeby mieć złe stosunki z Rosją. Oczywiście to jest kwestia wzajemności, to wymaga pewnego partnerstwa, ale znając także Rosję i przyglądając się, przysłuchując się dyskusjom tam, nie mam żadnej wątpliwości, że w światłych kręgach rosyjskiego biznesu, przedsiębiorczości, zarządzania, kultury, nauki wśród ekonomistów jest głębokie zrozumienie potrzeby poprawy stosunków politycznych i w ślad za tym albo przedtem protestują sprzężenia gospodarczych z Polską, nie tylko dlatego, że jesteśmy ważnym krajem w Unii Europejskiej, ale dlatego, że jednak jesteśmy pierwszym sąsiadem tutaj na relatywnie znaczącą skalę na wschodzie. Wobec tego, jeśli Biden wygra wybory, na co liczę, czego jemu i Amerykanom i światu życzę, to po pierwsze odkręci on fatalny błąd prezydenta Trumpa wycofujący USA ze Światowej Organizacji Zdrowia obecnie w tak krytycznej fazie walki z koronawirusem. USA z powrotem podejmie aktywną działalność w Światowej Organizacji Zdrowia, będzie współfinansowało to przedsięwzięcie, a my wejdziemy wkrótce, panie redaktorze, w fazę zupełnie krytyczną. Kto, jak nie WHO, ma administrować globalizacją szczepionki antywirusowej? W jaki sposób zaszczepić ponad 7 miliardów ludzi, bo to trzeba będzie zrobić, jak będą skuteczne szczepionki, bo pewnie będzie ich więcej niż jedna. Prezydent chiński, znowu to ciekawe, on powiedział, że jeśli Chińczycy wyprodukują taką szczepionkę jako pierwsi, to uczynią z niej global public good, dobro publiczne globalne. Otóż dobra publiczne to są takie, że wszyscy mają dostęp do tego dobra i dostęp jednej osoby czy struktury, organizacji nie wyklucza dostępu kogokolwiek innego. I po drugie, że to jest finansowane ze środków publicznych. Wobec tego trzeba mieć mechanizm logistyczny i finansowanie jednego z największych przedsięwzięć w dziejach ludzkości,
To jest potwornie wielkie wyzwanie. I teraz pytanie jest, kto to ma koordynować? No nie można przecież tego zrobić sensownie w sytuacji zimnej wojny, w sytuacji wojny handlowej, w sytuacji wzajemnych, a może nie wzajemnych pomówień, tylko rzucania politycznym błotem i inwektywami ze strony Białego Domu w różne strony. Przecież powiedział wiele prezydent Trump rzeczy niegodziwych, nie tylko pod adresem chińskim, ale także na temat gwałcicieli z Meksyku, prawda, shithole countries, mówiąc o państwach afrykańskich, czy obrażając różnych sojuszników tu i tam, choćby mówiąc o NATO na samym początku, że to jest organizacja, prawda, przestarzała, zbyteczna i niczemu dobremu nie służąca, ale zostawmy na to na boku. Również Biden, co już bardziej nas interesuje jako ekonomistów, z pewnością zredefiniuje, reaktywuje amerykańską rolę w innej organizacji międzynarodowej, bez której globalizacja będzie kulała. WTO, World Trade Organization, Światowa Organizacja Handlu, gdzie na dobrą sprawę zamrożono jeden z jej głównych instrumentów, mianowicie mechanizm arbitrażowy poprzez niepowołanie sędziów apelacyjnych. To jest kolejna fanaberia prezydenta Trumpa, bo on jest America First, bo on jest ksenofobem, bo on jest unilateralistą w sytuacji, kiedy ucieczka do przodu musi polegać na racjonalizacji, poszerzaniu, pogłębianiu, wzmacnianiu multilateralizmu. To doskonale rozumieją ludzie tej klasy, co niedawny premier Japonii Abe, czy wspomniany prezydent Macron, ale tego nie rozumie prezydent Brazylii, jednego z znaczących rozwijających się krajów, czy tam, że właśnie prezydent Trump. Wobec tego multilateralizm i wzmacnianie organizacji międzynarodowych, pamiętając o tym, że mamy G2, czyli Kimeryka, mamy graczy potężnych, USA, Unia Europejska, a w jej ramach są silniejsi i słabsi, mamy Chiny, ale mamy także Indie. Trzeba bardzo uważnie patrzeć na Indie. Niedługo to już będzie najbardziej ludny kraj świata. Za lat 5-8 Hindusów będzie w Indiach więcej niż Chińczyków w Chinach. I to jest Rosja, której nie należy lekceważyć. To nie jest żaden potentat obecnie od strony technologicznej czy zasobów kapitałowych, ale od strony zasobów naturalnych, pod tą ziemią. A jest cała tablica Mendelejewa z potężnym potencjałem kapitału ludzkiego. A więc jeśli, też jakoś nie daje już wiary, żeby potrafił i zechciał to zrobić, a może by i chciał, ale potrafił prezydent Putin i jego administracja, uda się tę gospodarkę wreszcie zdywersyfikować, uwolnić od tego tak zwanego przekleństwa surowcowego i mieć wskutek lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego i techniki, technologii, które ten kapitał potrafi stworzyć w swoim zapleczu naukowo-badawczym i wdrożeniowym, to gospodarka rosyjska może się rozwijać w tempie ponadprzeciętnym i ze względu na bogactwo surowcowe będzie dużo znaczyła, tak jak obecnie cały czas dużo znaczy ze względu na swój potencjał polityczny i militarny. Przy czym, panie redaktorze, od razu muszę powiedzieć, albo od tego powinienem zacząć. Wszystkie te moje rozważania są prowadzone odnośnie do przyszłości, są prowadzone przy założeniu, które czynię, że świat będzie funkcjonował, jego gospodarka, w warunkach pokojowych, że skończy się tylko na tej drugiej zimnej wojnie i oby ona się jak najszybciej skończyła, że będą tak, konflikty niestety lokalne, niektóre wygasną, tak jak ja wiem, niedawno w Mozambiku czy w Nepalu, a może wkrótce, miejmy nadzieję, choć nie takie wielkie wkrótce, także a to w Somalii, a to w Jemenie, gdzie jakiś czas temu był jeszcze spokój. Można było tam pojechać i oglądać wspaniałe zabytki lokalnej architektury, a dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach się tam nie będzie udawał. Takich miejsc zapalnych może być jeszcze więcej, ale przyjmuję założenie, że my będziemy funkcjonować w warunkach pokojowych. To jest wielce prawdopodobne, ale to nie jest stuprocentowo pewne. Nad tym trzeba też cały czas pracować i tutaj właśnie ekonomiczna globalizacja jest czynnikiem bardzo ważnym. Światowi kapitału, firmom technologicznym, tym uwikłanym w łańcuchy, zależy na tym, żeby trwał światowy pokój, aby oni mogli robić cały czas swoje interesy. I z tego też punktu widzenia, tak, jest pewna refleksja, a to Microsoft, a to, ja wiem, iPhone,
czy inna firma zastanawia się, jak zrestrukturyzować swoje łańcuchy podażowe, a może coś przenieść. Niektóre rzeczy już przeniesiono, a to z Chin do Bangladesz, a to z Wietnamu na Filipiny, albo ja wiem, z Dalekiego Wschodu na Bliski Wschód, mało to prawdopodobne, to może w takim razie do Europy Środkowo-Wschodniej. Trzeba się temu przyglądać i tak, my musimy także w tym uczestniczyć. Jeśli jest możliwość pozyskania czegoś dla nas, to starajmy się to czynić, pamiętając, że to nie jest gra zero-jedynkowa. No, nie ma to uczestniczyć. Jeszcze chciałbym, że tak się wyrażę, na finał w takim razie zapytać, mówi Pan też o tych naszych szansach, no, a jak z tym wszystkim postrzegać nasz eksport, bo oczywiście do wybuchu kryzysu notowaliśmy kolejne rekordy, eksportowaliśmy coraz więcej, no teraz borykamy się oczywiście z efektami pandemii koronawirusa, ale jak jeszcze postrzegać te nasze szanse rozwojowe, eksportowe w kontekście wszystkich tych procesów, o których Pan Profesor tutaj mówił? Ja jestem optymistą. Po pierwsze, uważam, że nasz sektor eksportowy sprawuje się bardzo dobrze. Nawet w tym pierwszym półroczu, czy już w trzech kwartałach, które minęły, jeszcze nie mamy danych za okres ten wakacyjny, lipiec, sierpień, wrzesień, te wskaźniki będą cały czas relatywnie dobre i to jest jeden z silników, jedna z maszyn, która powoduje to, że skala recesji w Polsce w warunkach pandemii koronawirusa jest relatywnie mniejsza niż przeciętnie w naszej Unii Europejskiej albo w OECD. Do OECD to porozumienie podpisałem w lipcu 1996 roku, a więc będziemy już za kilka miesięcy obchodzić ćwierćwiecze członkostwa w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego. Też łatwo nie było, ale bardzo korzystnie wynegocjowaliśmy te warunki przystąpienia. To nam pomaga. Bo jak ktoś patrzy na Polskę, to aha, to jest kraj, który jest w OECD. No fajnie, to no, chyba jest normalna gospodarka, bo jeśli jest, to widocznie spełnia kryteria członkostwa. To nie jest klub, że się wpłaci wpisowy i się przystępuje. Jesteśmy w Unii Europejskiej. A no tak, jak to jest członek Unii Europejskiej, to tam obowiązują zasady takie jak w Unii. A więc to jest państwo prawa, tam są działania obliczalne, tam są instytucje takie jak Niezależny Bank Centralny, jak określona polityka konkurencji czy pomocy publicznej. Wobec tego to przyciąga do nas inwestorów zagranicznych, a ten kapitał zagraniczny w dużym stopniu inwestuje, patrząc wciąż na Polskę jako na kraj średni albo wręcz mały, w zależności czy patrzymy, ja wiem, z Japonii czy z Chin, czy patrzymy z Portugalii czy Grecji, dla nich jesteśmy krajem dużym, ale jesteśmy średnią gospodarką, jeśli chodzi o wielkość i dlatego wielu z tych inwestorów zagranicznych patrzy na nas jako na kraj, w którym warto ulokować swoje zielone projekty, przedsięwzięcia, nie tylko po to, żeby zaopatrywać polski rynek dynamiczny, perspektywiczny, ale wciąż przecież jednak mały, czy relatywnie mały, ale na eksport. Na eksport, bo wyraźnie widać, że jak inwestowali Brytyjczycy, to zaraz z pewnym opóźnieniem, a później szybko narastał strumień eksportu do Wielkiej Brytanii, a poprzez skooperowanie produkcji, tak, łańcuchy podażowo-zaopatrzeniowe w wiele innych miejsc. I z tego też punktu widzenia zawsze byłem jakby praktycznym politykiem i jako teoretyk zwolennikiem inwestycji zagranicznych, przede wszystkim bezpośrednich, a nie tych portfelowych, spekulacyjnych, które czasami pomagają, a czasami szkodzą, przeszkadzają, ale też trzeba umieć nimi grać, wykorzystując je dla współfinansowania rozwoju. I z tego też punktu widzenia polska gospodarka jest, polskie firmy są nieźle zarządzane, mamy zupełnie przyzwoitej jakości kapitał ludzki, którego poziom nieustannie rośnie, także wskutek tego, jak my kształcimy te nasze kadry. Akurat wczoraj mieliśmy inaugurację roku akademickiego u nas na uczelni, no, wspomnianej przez pana redaktora Akademii Leona Koźmińskiego, najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce, jedynej uczelni szkoły biznesu i prawa w tej części świata, która jest rankingowana na listach Financial Times, a więc mamy już, można powiedzieć, renomę nie tylko najlepszą w Polsce, ale znaczącą regionalnie, wręcz nawet światowo. To jest znaczące, bo to jest pytanie, a jakie wy macie kadry? No to wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą w świecie biznesu, inwestycji, że mamy lepsze kadry w sferze managementu, zarządzania, marketingu, logistyki,
finansów, bankowości niż na przykład Szapoba na Ukrainie, Białorusi, w Rosji czy w Kazachstanie i nie gorszy, a może i lepszy niż w Turcji, a być może równie dobre albo nawet lepsze niż w niektórych starych krajach Unii Europejskiej, które już powoli doganiamy, wyrównujemy się, od pewnymi względami je wyprzedzamy, licząc PKB na mieszkańca, choć wciąż podkreślam, że jesteśmy już po PEPA-owskiej gospodarce. No ale to jest to najpopularniejsza miara PKB na mieszkańca w Polsce, licząc z parytetem siły nabywczej, tak to trzeba prawidłowo liczyć dla porównań międzynarodowych, już jest większy niż w Grecji i Portugalii. No nie dlatego, że jesteśmy takim krajem wielkiego cudu czy boomu gospodarczego. Mogłoby być lepiej, gdyby lepiej politykę prowadzono przez całe 30 lat, gdyby uniknąć tego fatalnego szoku bez terapii na początku lat 90. i składania bez sensu w końcu tamtej dekady. Ale teraz dzięki temu, że tamtym krajom się niestety mówi o Portugalii, Hiszpanii czy Grecji, dużo gorzej powodzi pod względem niektórych innych mierników, bardziej adekwatnych dla ilustracji całokształtu sytuacji społeczno-gospodarczej, jak na przykład Human Development Index Organizacji Rozwoju, Programu Rozwoju ONZ-u, UNDP, czy Inequality Adjusted Human Development Index, my już wyprzedzamy także Hiszpanię i Włochy. Ale to nie oznacza, że standard życia jest wyższy, dlatego że standard życia jest funkcją nie tylko bieżącego dochodu, ale również nagromadzonego przez lata, kiedy przez pokolenia zasobu, majątku. Bez tego długa jeszcze droga przed nami, żeby w Polsce żyło się coraz lepiej. Bez tego dbajmy o ten dynamiczny, potrójnie, nie tylko ekonomicznie, ale także społecznie i ekologicznie, jak to podkreślam w nowym pragmatyzmie, a o czym piszę dużo w tej książce, którą pan redaktor wspomniał, rozwój. Wobec tego eksport musi pozostawać i sądzę, że będzie jednym z głównych motorów rozwoju polskiej gospodarki, bo jeśli mamy rozwijać się w sposób na ponadprzeciętny, a powinniśmy i możemy, bo warto i potrafimy, to trzeba z eksportu uczynić, to trzeba iść ścieżką wzrostu ciągnionego przez eksport. Eksport musi rosnąć nieco szybciej niż import, a obie te kategorie szybciej niż cały produkt brutto, który z kolei powinien moim zdaniem rosnąć szybciej nieco niż dochody do budżetu, które powinny rosnąć nieco szybciej niż wydatki, dlatego że o tym nie ma czasu dzisiaj już mówić. Może na inny raz to zostawmy, ale to jest fanaberia, że można nieustannie, jak powiadają, drukować pieniądze i finansować przyrostem deficytu i długu publicznego piętrzące się potrzeby jeszcze teraz nadzwyczajne w związku z pandemią koronawirusa. Przyjdzie okres, kiedy trzeba będzie znowu dokonać wysiłku równoważenia finansów publicznych i zatroszczyć się o to, żeby miarkować deficyt budżetowy i nie żyć ponad miarę, a tak zwana współczesna czy nowoczesna modern monetary theory to jest po prostu hokus pokus, to jest mambo jumbo i bałamuctwo. Nie ma bezkarności drukowania pieniądza, a to, że to do tej pory nie nakręciło inflacja, to dlatego, że ilość pieniądza się zwiększyła, ale bardzo mocno wskutek zmiany oczekiwań podmiotów gospodarczych, zwłaszcza konsumenckich, spadło tempo obiegu pieniądza. Ale jeśli popyt znowu ruszy, jeśli my, teraz już nie jako producenci, menedżerowie, właściciele, przedsiębiorcy, ruszymy tylko jako konsumenci, nabywcy, kupujący, ruszymy do sklepów, do galerii handlowych, zaczniemy latać, wyjeżdżać, kupować, chodzić, wypełniać sale koncertowe, kupować sobie nowe ciuchy, wymieniać samochody i tak dalej, to popyt może rosnąć wyraźnie szybciej niż będzie rosła podaż. A jeśli popyt będzie rósł efektywny, szybciej niż rośnie podaż, to w warunkach wolnorynkowej gospodarki będą rosły ceny. Wobec tego inflacja będzie mogła przyspieszyć i będą musiały wzrosnąć stopy procentowe. Teraz ten skok długu publicznego, czy u nas, czy w Ameryce, w Australii, czy w Meksyku, nie powoduje takich wstrząsów jak kiedyś, dlatego że stopy procentowe są minimum rekordowo niskie, bliskie zera. Ale tak się szczęśliwie złożyło, bo to jest akurat szczęśliwy zbieg okoliczności, tylko tak nie będzie. Zakłada się obecnie, że w roku 2050 amerykański dług publiczny sięgnie, przekroczy 200% ich potężnego produktu krajowego brutto. On już przekroczył 100% i na razie daje się bezpiecznie, w tym sensie, że nie przyspiesza to inflacja, niektórzy nawet boją się deflacji niepotrzebnie, da się to sfinansować. A
ale to, że to się da teraz, to nie oznacza, że przestały działać prawa ekonomii. Trzeba po prostu uważać. Czas pandemii, panie redaktorze, wszelkiej, tak było kilkaset lat temu w czasach wielkiej zarazy, tak jest w czasach trudnych, kiedy jesteśmy zaskoczeni pewnymi zjawiskami i procesami i nie mamy gotowych odpowiedzi, musimy się głęboko zastanowić, badać, rozmyślać, dyskutować. To jest także czas szarlatanerii. Pojawiają się różne szarlatańskie pomysły łatwego rozwiązania, a to prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby pić, prawda, jakiś dezynfekujący napój, o, i to będzie nas chroniło przed koronawirusem, a to, że można każdemu dać powszechny, gwarantowany dochód podstawowy, co ma sfinansowanie, bo można bezkarnie drukować pieniądze. Trzeba na to uważać. Czasy są trudne, czasy są ciekawe, ale jeśli w tym, co mówię, jest trochę optymizmu, to dlatego, panie redaktorze, że wszystkie te sprawy, te wielkie problemy, te wyzwania, które napotykamy, one mają rozwiązanie. Dlatego w ich znajdywaniu pomaga nam wiedza, nasze studia. Musimy się zastanawiać, co i od czego zależy i co i jak robić, żeby nie było gorzej, a potem, żeby było lepiej. To poprawa na lepiej jest możliwa i w Polsce, i w Europie, i na świecie, ale to, że jest to możliwe, wcale nie oznacza, że tak będzie, bo właśnie zależy od tego, czy nie mylimy wizji z iluzjami, czy mamy strategię, czy mamy przywódców i czy oni potrafią opierać politykę na wiedzy. Mówimy wiele, ostatnia myśl o gospodarce opartej na wiedzy. Ja bym chciał, żeby więcej mówić, a zwłaszcza, żeby więcej się działo w sferze polityki opartej na wiedzy. Nie ma nic gorszego, jak bałamutni politycy ignoranci, którzy czasami też wydobywają się na powierzchnię w czasach takiego zamętu, jak ten, w którym my się teraz znajdziemy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wszystkie te pańskie uwagi, wskazówki. Kończymy naszą rozmowę. Mówiliśmy o procesach globalizacyjnych, a także o deglobalizacji. A naszym gościem był pan Grzegorz Kołodko, profesor reprezentujący Akademię Leona Koźmińskiego, oczywiście też były czterokrotny wicepremier i minister finansów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję.